iść, nie iść, będą nogi bolały, będzie głowa bolała, będzie bolało wszystko. I dzisiaj zostaniecie uroczyście włączeni do naszej pątniczej braci grupy żółtej. Już tak naprawdę przez całe życie, czy pójdziecie kolejny raz, czy nie, w niej pozostaniecie. Zostaniecie włączeni poprzez symboliczny chrzest, który mamy nadzieję pozostanie w waszej pamięci do końca życia. Już o to zadbałam. Słuchajcie, ten chrzest będzie was łączył niezwykłą więzią wiary, nadziei i miłości. I w tym momencie odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, które będą symbolicznie nas tutaj wiązać. Można się złapać za ręce z bratem, siostrą obok. By w sposób pełny świadomy, poprzez szczególne oddanie się Matce Boskiej Częstochowskiej, szerzyć Królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, z którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. A teraz pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekasz. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół, powszechne obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wstajemy i zapraszam na ścieżkę.